Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski. Witam Państwa na kolejnym panelu w ramach konferencji Krynica Forum 2022 Nowe granice świata i ludzkości. Nazywam się Rosław Walkowicz, reprezentuję nową konfederację wyłącznego partnera programowego konferencji, a dzisiaj dla mnie i dla Państwa mówić będą od mojej lewej pan Jacek Dukaj, pisarz futurysta, jeśli mogę tak się wyrazić, i Rafał Ziemkiewicz, również pisarz, publicysta. Były futurysta. To dobrze brzmi. Tak. Retrofuturysta może. To jest co innego. Zastanawiając się nad dzisiejszym tematem panelu, poszedłem nieco w stronę kosmosu, co w rozmowie przed panelem doszliśmy do wniosku z moimi współrozmówcami, że jednak skręcimy bardziej w stronę społeczną. Nowe granice świata i ludzkości to nie tylko wyścig kosmiczny, ale również rozwój ludzkości, społeczeństwa, technologii. Panie Jacku, dlaczego właściwie dzisiaj się tutaj spotykamy i rozmawiamy na ten temat? Czy rozwój techniki, a też tej eksploracji kosmosu to coś więcej niż wyścig kosmiczny? Jak dużo zależy w tym od technologii, a bardziej od ograniczeń? Pan mnie pyta, dlaczego się spotykamy dzisiaj tutaj na ten temat. To nie jest dobry adres do tego pytania. Rozumiem, że idea z tym stojąca była taka, że to ma być coś, co mieści się także w ogólnej tematyce tego eventu, mianowicie wykreśla perspektywę ekonomiczną, geopolityczną i to mam wrażenie, że trochę już ten hype na kosmos powoli opada z różnych przyczyn. Pierwszy dlatego, że no, rozogniły się konflikty na Ziemi, więc to przykuwa uwagę. Drugie, że on był w dużym stopniu związany z erą taniego pieniądza, czyli w momencie, kiedy stopy ratingi były bardzo niskie, nawet ujemne, pieniądz się wylewał zewsząd i nie wiadomo było, w co go włożyć. To na takiej samej zasadzie, jak ludzie kupowali małpy jako NFTs, tak sobie mogli fundować rozmaite dziwne przedsięwzięcia kosmiczne. No po prostu nie wiadomo było, w co włożyć pieniądze. Teraz sytuacja jest odwrotna. Więc także z tego powodu mam wrażenie, że to ochłodnie. Następna już teraz uruchamiana przyczyna to jest wojna technologiczna, która powoduje przynajmniej spowolnienie, jeżeli nie cofnięcie w technologiach komputerowych, zwłaszcza w przewodnikach procesora, czyli to, co widzimy w tym banie Bidena na pomaganie, czy nawet dostawy do Chin półprocesorów, przewodników i technologii, no to spowoduje, że Chiny będą miały podcięte podstawy swojego programu kosmicznego, co automatycznie spowoduje, że USA nie będą czuły takiej motywacji, żeby dolewać ognia do tego wyścigu, prawda? Zwłaszcza, że gdzie indziej, jak mówię, na Ziemi mają pilniejsze potrzeby. Więc tak parę takich czynników składa się przynajmniej na spowolnienie, jeśli nie pauzę w tym wysiłku kosmicznym. Nie? Natomiast ekonomiczne aspekty, o których tam wspominano w tym briefie, czyli na przykład miningowanie asteroidów, czy ekonomiczne skutki kolonizacji Księżyca, to jest tak daleko oddalone, że możemy sobie o tym wyłącznie jakichś takich bardzo hipotetycznych scenariuszach rozważać. Nie wiem, czy jest sens w tej chwili. Ja długo się zastanawiałem, bo to jest temat na wielką książkę, granice rozwoju. Jest tyle czynników do wzięcia pod uwagę, że no, jakiś tu trzeba do rozmowy wybrać jako ten, według którego będziemy myśleć. Otóż ja uważam, że granice świata i granice rozwoju wyznaczają, wbrew złudzeniom dawnej science fiction, nie nauki podstawowe i nie nauki ścisłe, tylko to, co jest badane przez, jeśli to jest nauka, bo nie wszyscy tak twierdzą, co jest badane przez ekonomię. Wiele rzeczy można wymyślić, znacznie mniej rzeczy można wyprodukować, natomiast bardzo niewiele rzeczy jest takich, które można wymyślić i wyprodukować, żeby jeszcze one się opłacały. I dzieją się te rzeczy, które się opłacają. To znaczy, jeżeli gdzieś są pieniądze, tak jak w pewnym momencie na przykład były pieniądze w wyprawach oceanicznych, albowiem istniała nadzieja, że się odkryje krótszą drogę i pieprz, imbir i inne rzeczy będą dużo tańsze po przywiezieniu do Europy, no to się wtedy robi wyprawy.
W kosmosie nie ma żadnej kasy w tej chwili, nie ma niczego, co by stamtąd można było przywieźć. Jak Lem kiedyś pisał, że gdyby cały Księżyc był zbudowany z platyny, czy co tam jest najdroższego, to i tak nie opłacałoby się tego tam zbierać i przywozić na Ziemię. Też te kwestie prestiżowe, które sprawiły, prestiżowo, postrachowe, no bo przez cały podbój kosmosu wziął się z tego, że ruskie po to tego Sputnika wystrzelili, żeby pokazać Amerykanom, że skoro są w stanie wystrzelić sztucznego satelitę, to są też w stanie trafić w dowolny punkt na Ziemi, a czym tam trafią, to już się Amerykanie szybko domyślili i podjęli wyzwanie i przestali się gniewać na hitlerowską przeszłość Wernera von Brauna i stąd było lądowanie na Księżycu. Więc w kosmosie kasy nie ma. Gdzie jest w tej chwili kasa? No to jest oczywiście pytanie, które ten, kto zna odpowiedzi, nikt nie zna odpowiedzi, niektórzy trafiają. Niektórzy raz trafiają, drugi raz nie trafiają. Jako przykład tutaj w rozmowie podawałem przed tym panelem Marka Zuckerberga, który raz trafił, a teraz wymyślił metaversum i ten metaversum jest kompletną klapą. Nie wiem, czy tam ktoś śledzi, czytają państwo, jak akcje Facebooka spadły tak, że Mark Zuckerberg wypadł z pierwszej dziesiątki najbogatszych ludzi świata i wszedł chyba do trzeciej. W tej chwili jest 20 któryś, więc myślę, że nie może spać po nocach. Jak myśli, ile miliardów mu wyparowało dzięki temu, że zainwestował w projekt, który ludzi nie ciekawi. No i gdzie są te pieniądze? Moim zdaniem one są w przemianach społecznych. I tutaj bym doradzał śledzić ogólnodostępne, bo to nie są żadne naprawdę foliarskie czy spiskowe materiały, ogólnodostępne wystąpienia różnych tych tajkunów, mogołów, magnatów, jak ich nazwać, światowego biznesu i świata korporacyjnego na forum w Davos. No i tam wszystko mówią otwartym tekstem, co oni zamierzają, jak zamierzają przeorganizować społeczeństwo. No w największym skrócie odpowiada temu tytuł książki Joela Kotkina, którą każdy powinien przeczytać, The Coming of Neo-Feudalism, nadejście nowego neofeudalizmu, no, nadejście nowego feudalizmu. Jeszcze tak zapytam innym tytułem książki, naprawdę pan uważa, że chcą zrobić nowy, wspaniały świat? Są takie hasła, tak? Ponieważ jak zobaczymy, co robią Page i Brin, mało kto pamięta, że Google miało taką dewizę czyń dobro. Tam po jednym, drugim, trzecim procesie tę dewizę schowano i ona już się nie pojawia w tej chwili, ale no, to była taka idea, właśnie te korporacje informatyczne tym się trochę różniły, że ponieważ one odniosły niewiarygodny sukces z monetyzacją kapitału, znaczy no nikt tak nie miał takiej kapitalizacji wcześniej, żadne korporacje surowcowe, no bo prawda, przemysł surowy, trzeba coś zainwestować, trzeba zbudować fabrykę, wykopać kopalnię, natomiast ci ludzie po prostu wypłukiwali kasę z powietrza. No, korporacja informatyczna tak naprawdę nie potrzebuje niczego przecież, paru krzeseł, a jak to nie, to mogą siedzieć w kucki i wymyślać te swoje sztuczki. I dzięki temu, że mieli taką kapitalizację, zrobili coś, co było wcześniej w biznesie nieznane, to znaczy wypuszczali akcje, które nie dawały wpływu na firmę. Mimo ogromnego napływu kapitału, na przykład Page i Brin, zostańmy przy tym przykładzie, zachowali pełną kontrolę nad Googlem. Cała strategia. I to była taka... Kotkin swoją książkę zaczyna od takiej genialnej sceny, jak trwa demonstracja Wall Street, jak to się nazywa, okupować Wall Street, był taki ruch, tak, zjadaj bogatych, okupuj Wall Street, ci antyglobaliści tam wrzeszczą w Nowym Jorku. Zwracam uwagę, że po parunastu latach umiejętnej polityki wielkich koncernów już nikt nie chce okupować Wall Street, ale to jest zupełnie osobny temat, jak oni ten ruch przejęli, rozbroili. No i nagle na tym krzyczą, tutaj wieszać kapitalistów, zjadać kapitalistów, precz z kapitalistami i nagle wychodzi ktoś, mówi, słuchajcie, cicha, umarł Steve Jobs. I cisza zapada i zarządzają minutę ciszy. Ci ludzie na część wielkiego, chciwego, pazernego kapitalisty, ci ludzie tam przyszli jebać kapitalistów, mówiąc językiem naszej opozycji, prawda, robią mi to ciszy. Dlaczego? Bo to miał być nowego typu kapitalizm. Ci ludzie mieli być takimi nowymi Leninami, którzy tych pieniędzy swoich użyją do czynienia dobra, do czynienia nowego, wspaniałego świata. Ale w istocie nie chodzi o nowy, wspaniały świat, chodzi o nowe, wspaniałe zarobki.
Tak, wprowadzając lekko państwa, którzy może się orientują, takim leitmotivem konferencji w Davos było: będziesz biedny, nie będziesz miał nic, ale będziesz szczęśliwy. Tak, Jacek Dukaj, jak pan uważa? Nie tak, wiem, czy to jest leitmotiv, to jest hasło, które Schwab promuje, nie wiem, czy można je uznać za... On się z niego tak troszeczkę wycofał, bo okazało się, że ludzie nie chcą słyszeć o tym, że nie będą mieli niczego. Inspirowany dla mnie projekt niemal jak Limes Inferior Janusza Zajdla troszkę. Ja bardzo uważnie słuchałem Rafała, żeby znaleźć miejsca, w którym mogę się z nim nie zgadzać, bo inaczej to będzie martwa dyskusja. Więc no, przede wszystkim trochę jednak ten kosmos będzie w grze, mianowicie jeśli chodzi o niskie orbity, ponieważ niskie orbity odpowiadają za telekomunikację i tam trzeba mieć utrzymaną tą sieć satelitów po to, żeby nam nie padła nasza cywilizacja cyfrowa, a po drugie, żeby utrzymać przewagę, tak powiem, jak mówiąc Bartosiakiem, orientacji na polu walki. I tutaj będzie konkurencja i to będzie rozwijane. I to nawet widać, jak nawet teraz małe państewka inwestują w to po to, żeby mieć niezależny ogląd pola walki, a nie polegać na tym, że ktoś dostarcza jakieś przefiltrowane informacje. I to jest już dosyć tanie, to można łatwo sobie postawić tego typu własną sieć, zwłaszcza, że ona nie musi obejmować całego globu, tylko jakieś konkretne kawałki kontynentów. Druga rzecz, ten metavers nieszczęsny. To są dwa oddzielne trendy. Pierwszy to, że od momentu, w którym skończyła się pandemia i było jasne, że trzeba będzie zacieśniać politykę monetarną, a nie już dalej dodrukowywać pieniądze i obniżać stopy, wszystkie biznesy cyfrowe, są nieliczne wyjątki, ale naprawdę nieliczne, bardzo mocno poleciały w dół. Jak sobie zobaczysz na indeksy agregujące, to tam leci wszystko. Leci Netflix, leci Google, Metaverse, czyli Meta, czyli Facebook, to nie jest wyjątkiem, on po prostu był w tym koszyku i wszystkie ucierpiały. I teraz Metaverse jako taki, on ma dwa oblicza, dwa poziomy. Jeden to jest Metaverse dużej litery, czyli to jest to, co konkretnie sobie odmyślił Zuckerberg. Ja jestem bardzo sceptyczny co do tej wizji, przede wszystkim dlatego, że on to postawił na virtual reality. Ja uważam, że ta technologia się nie sprawdzi jako masowy użytek i na co dzień, między tak teraz używamy Facebooka czy komórek. Ona jest za autystyczna, za specjalistyczna i bardzo utrudnia proste interakcje społeczne. Tam musisz mieć swojego awatara, ja nie mogę widzieć ciebie, tylko widzę twojego awatara, muszę zakładać ten cały headset, który mnie całkowicie wyłącza z rzeczywistości. Moim zdaniem to jest pomyłka i to jest jakiś stopień na drodze do AR-u. AR, który dewelopuje teraz intensywnie Apple i wszyscy czekają na tą jego okularki AR-owe następnej generacji, to jest moim zdaniem endgame i na tym będą stać metaversy z małej litery, czyli takie kompleksowe systemy zorganizowania uczestnictwa w cyfrze, które będą stanowiły własne ekosystemy, własne estetyki i będą zawierały w sobie wiele usług, które teraz są podczepione pod rozmaite inne serwisy, aplikacje. Pewnym przedwidokiem tego jest to, co zrobili Chińczycy, które mają jedną aplikację, w której się mieści to, co my teraz uważamy, że całe rodziny różnych aplikacji. Tylko że tutaj tą granicą, tym przejściem jest to, że to ten metaverse małej litery ma być all encompassing, ma być immersive. Wszystko tam ma być razem i to ma się czuć, jakbyś żył w równoległym świecie. To jest jakby wniosek z tego, czegośmy doświadczali w czasie pandemii. Bo Zuckerberg to ogłosił po tym, jak zorientował się, że ludzie naprawdę w czasie pandemii żyli de facto w równoległym świecie cyfrowym i że to jest możliwe, że tu nie ma antropologicznej bariery, prawda? I za tą konstatacją poszła ogrom innych biznesów, bo to wydaje się dosyć oczywiste, jeżeli utrzymamy dotychczasowy postęp technologiczny i dotychczasowy sposób, mówiąc Harim, hakowania człowieka, czyli uzależnienia go na różny sposób, tak żeby nie był w stanie wyjść z tych pętli technologicznych i używał coraz lepszych, głębszych, lepiej go obsługujących aplikacji. No i wtedy endgame'em jest jakiś rodzaj równoległego cyfrowego świata. Czy on się będzie nazywał metaverse, czy się będzie nazywał inaczej, to jest mniejsza z tym. W każdym razie teraz się toczy walka o to, kto ustanowi standard. Tak jak Google ustanowiło standard wyszukiwarki, jak Facebook ustanowił standard social media, więc kto ustanowi standard takiego metaversu, ten będzie królem następnej epoki rozwoju internetu. Takie jest teraz myślenie. Więc ja streszczam jakby narrację z wewnątrz branży. Co do neofeudalizmu i opłacalności wszystkich działań, nie wydaje mi się, żeby postęp technologiczny dał się sprowadzić do tego typu motywacji. Prawie wszystkie badania podstawowe, są pewne wyjątki, jak na przykład chemia, farmakologia, prawie wszystkie poza tym są prowadzone na zasadzie non-profit, z dotacji państwowych lub jakiejś innej instytucji. Na przykład prawie cała fizyka podstawowa, eksperymentalna jest prowadzona na zasadzie non-profit.
a ona stanowi podstawę dla ogromnej ilości biznesu później. Sam wspomniałeś o motywacji politycznej w konkurencji wyścigu pierwotnego, kosmicznego z Rosjanami. I ta motywacja do pewnego stopnia teraz działa w wyścigu z Chińczykami, dopóki Chińczycy nie skolapsowali teraz demograficznie, ekonomicznie i przez ban Bidena. Ale tego typu motywacje bardzo często działają. I motywacja stojąca za Muskiem i za innymi, bo to nie tylko Musk, to jak sobie zobaczysz wysiłki Blue Origin Bezosa, to jest dokładnie ta sama ideologia. Tutaj można dopisać do twojej interpretacji neofeudalizmu bardzo idealistyczną interpretację tych działań tych ludzi. Oni wszyscy zarabiają pieniądze nie po to, żeby zakopać się z nimi po śmierci, ani nie po to, żeby je przekazać swoim potomkom. Oni oficjalnie wydziedziczają swoich potomków i dają im jakieś bardzo malutkie sumy, tylko po to, żeby je przeznaczyć na jakieś ogromne, utopijne projekty. Nie, i duża ich część jest właśnie związana z ekspansją, albo właśnie w kosmos, albo do wewnątrz. Do wewnątrz to za chwilę o tym będziemy mówili. Ale w kosmos to nie tylko jest Musk, to jest po części także ten Yuri Miller, jeśli dobrze pamiętam, miliarder rosyjskiego pochodzenia, który ma jeszcze dalej idące plany i sfinansował ekspedycję do najbliższej gwiazdy Alfa Centauri, takich mikrostateczków. I oni nie widzą w tym żadnego zysku dla siebie. To jest czysto ideologiczne. Zarabiają ogromne ilości pieniędzy po to, żeby spełnić, tak mówią, swój dziecinne marzenie. To dlatego mówię o tych nowych Leninach, którzy nie siłą rewolucji, tylko siłą pieniądza mają. Tak, to jest rzeczywiście budowanie pewnej utopii, w tym sensie przywołanie New Brave World Huxleya jest jak najbardziej na miejscu. To jak powiedziałem, to już widać, jak ta utopia się wyradza. A żeby nie tracić czasu na szczegółowe spory, bo myślę, że z tym metaversum jakby generalnie masz rację. Oczywiście, że to jest wyścig do standardu, kto go ustanowi, ale to już mniejsza z tym. Bardzo ważna rzecz, którą uważam tutaj podjąłeś, to jest ta kwestia właśnie ile państwa, ile korporacji. Bo to jest, żeby wyznaczyć granice teraz nowe, ku którym ludzkość ekspanduje, to tak naprawdę trzeba by odpowiedzieć na pytanie, jaka jest rola tych wielkich organizmów nieporównywalnych z niczym, co dotąd było w historii. No w jakimś sensie takie instytucje, które napędzały kolonializm, typu Kampania Wschodnioindyjska, prawda, czy te Kompania Wschodnioindyjska, czy te jakieś tam wielkie złodziejskie przedsięwzięcia, w których zwłaszcza Anglicy osiągnęli perfekcję i stąd to słowo, które wciąż mają w nazwie, ten przymiotnik Wielka Brytania, przecież absolutnie dzisiaj niczym nieuzasadniony poza historią. Ale to było To jest rozróżnienie geograficzne, bo po prostu oni jakby dołączali kolejne prowincje, to porównaniu do poprzedniej, to ta była większa. Powinna być rozległa Brytania, ale już nie bawmy się w szczegóły naprawdę i w drobne złośliwości, tylko chodzi o to, że w pewnym momencie już nawet nam się tak wydawało, że państwa przestają istnieć, bo z jednej strony procesy, prawda, integracyjne w rozmaitych stronach, a w drugiej strony właśnie te pomysły, utopie budowane przez wielkie korporacje, czy tych cyfrowych Leninów, no jak ich tam nazwać. Ale wydaje mi się też, że taka wizja była przesadna. To znaczy państwa zachowują potęgę. Niektóre oczywiście, te największe mocarstwa. Tak jak słusznie to, Jacku, rozumiem, że ty nawiązujesz do tego bana chipowego, którego Joe Biden zarządził. Tak, kolejne etapy coraz bardziej twarde. Produkcja, no bo to rzeczywiście, okazuje się, że te korporacje to sobie mogą szaleć, ale do pewnego momentu, bo ktoś założy ban na półprzewodniki i to już nie jest takie łatwe do obejścia. Już sobie IBM nie wydrukuje tych półprzewodników na Tajlandii, czy w Tajlandii, czy na jakichś wyspach Pitcairn, czy gdzie będzie chciał. To samo w kwestii naukowych podstaw do rzeczy, które powiedziałem. Tu mam trochę wglądu, no bo moja córka postanowiła poświęcić życie dłubaniu w DNA. I studiuje na takiej uczelni, której powiedzmy wszyscy studenci od pierwszego roku są obiektem polowania dużych korporacji. I tam bardzo ciekawie widać, co zresztą uważam, że jest wielką szansą dla Polski, jak jednak jest między
regulującą rolą prawa, które wielkie mocarstwa są władne ustanawiać, a możliwościami technologicznymi, jakie są bardzo skomplikowane rzeczy. Potem króciutko jeden przykład. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że jest taka technologia od dobrych już 10 lat, coraz bardziej doskonalona, która właściwie, jeżeli się rozwinie, kładzie kres chorobom genetycznym. To jest po prostu usunięcie wadliwego genu z zarodka ludzkiego. Ale to się robi tak, że się te mitochondrium, czy ten nośnik DNA bierze z komórki trzeciej osoby i przeszczepia do komórki jajowej matki albo do plemnika, jeżeli po stronie ojca jest to obciążenie genetyczne, czyli właściwie rodzi się dziecko, które ma genetycznie troje rodziców. No i to jest pewien zgryz bioetyczny, tak? Pozwolić na to, czy nie pozwolić. Ale Wielka Brytania już uchwaliła prawo, które na to pozwala, parę lat temu. Tak, ale zanim to uchwaliła, to centrum leczenia w ten sposób, ogromnego biznesu, była Ukraina, Kijów. Bo jest wystarczająco blisko Europy, nie należy do Unii Europejskiej, więc nie musi się przejmować tymi zarządzeniami, które Unia Europejska, Wielka Brytania mogła uchwalić właśnie dzięki Brexitowi. Jest wystarczająco wielu bardzo dobrze wykształconych ludzi, bo to, no, umówmy się, byle technik nie wytnie tego mitochondrium i nie przełoży do drugiej komórki. No, krótko mówiąc, spełniała wszystkie warunki. No teraz nie spełnia podstawowego, bo wojna tam jest i w bombardowanym Kijowie trudno sobie wyobrazić. Ale ta klinika, jakby to centrum światowe, funkcjonowało właśnie w Kijowie, dlatego że taki był kompromis między obowiązującymi prawami ustawionymi przez państwa, a interesem korporacji. Więc można sobie wyobrazić, że jeżeli któraś korporacja zacznie za bardzo wyrastać, to nałoży się taki ban na przykład na fizykę, tak? Albo na technologie, które są przecież, ich prawa patentowe należą, są w jakiś sposób regulowane, należą do tego, kto jest zarejestrowany, ale są regulowane przez państwo. Więc tutaj nie jest dla mnie jasne, powiem szczerze, jak ten mecz się rozwinie, bo było widać już wcześniej, kiedy jakby wszechwładza, ostatni przykład, wszechwładza czy wszechmoc korporacji komputerowych, cyfrowych zatrzymała się w Chinach. I nagle się okazało, że Page z Brinem sobie mogą tam opowiadać, że oni stworzyli korporację, która ma czynić dobro, ale jeżeli ta korporacja chce działać w Chinach, to ona musi czynić dobro tak, jak Partia Komunistyczna Chin widzi dobro, bo inaczej po prostu nie będzie tam funkcjonować. A był to za duży rynek, żeby odpuścić. No tam były różne fazy, jedni się zgadzali, drudzy kłócili, ale no generalnie okazało się, że teza o tym, że internetu nie można ocenzurować, była tezą bardzo na wyrost. Chińczycy pokazali, że absolutnie nieprawda. Tutaj się jeszcze mogę, bo bardzo dużo tematów poruszyliśmy. Właśnie ja chciałem jakby usystematyzować parę rzeczy, które Rafał powiedział, bo mam wrażenie, że już poruszył chyba wszystkie te wewnętrzne fronty w opozycji do zewnętrznego, czyli kosmosu, czyli te nowe granice człowieczeństwa, do których nie musimy opuszczać Ziemi. Czyli po pierwsze to jest technologia CRISPR i pochodne, czyli w jaki sposób na poziomie genetycznym można modyfikować człowieka, czyli to jest właśnie ta nowa granica człowieczeństwa. Drugie to są nauki neuro, czyli w jaki sposób można wpływać i modyfikować albo człowieka, albo jego zachowanie na poziomie neurologicznym. I trzecia, która chyba najmniej dotknięta, o której wczoraj tam były debaty, to jest modyfikacja zachowań społecznych, czyli ludzi w grupach. Czyli aplikacja big data w ten sposób, że o ile jednostka będzie manipulowana na poziomie neuro i genetycznym, o tyle zachowania masowe i statystyczne społeczne są manipulowane w ten sposób, że ty możesz mieć poczucie, że jako jednostka masz absolutnie wolną wolę wybierać jak chcesz. Tym niemniej outcome wyborów generalnych jest zawsze taki, jak sobie zaprojektowali ci inżynierowie społeczni. I to są te trzy granice, czy punkty sporne, fronty, na których się posuwa w tej chwili rozumienie tego, czym jest człowiek i rozmaite instytucje, definicje związane z człowieczeństwem. O ile pewne zastosowania CRISPR-u i genetyki da się opanować w ten sposób, jak mówi Rafał, czyli prawem, no bo da się złapać za rękę człowieka, który przeprowadza konkretne eksperymenty biologiczne, od tego jest potrzebna infrastruktura, to nie są tanie rzeczy. O tyle już manipulacje na poziomie pojedynczych użytkowników internetu, no one właściwie są nie do powstrzymania, bo teraz
To jest wiedza, to jest know-how, ono jest powszechnie dostępne, to są algorytmy, które się propagują. Każdy sobie może zrobić taką apkę i te apki ze sobą nawzajem konkurują w takim doborze darwinowskim, która lepiej uzależnia użytkownika. I to jest właściwie nie do powstrzymania, bo należałoby zlikwidować cały ekosystem, nawet nie internetowy, bo to, co mamy w komórkach, to niekoniecznie musi być internet, to mogą być zupełnie inne protokoły porozumiewania się i wymiany informacji. A trzecie, ten poziom, czyli ten społeczny, no tu jest największy kłopot, ponieważ on ta wiedza i ta technologia jest tak naprawdę użyteczna dla wszystkich. I nie ma nikogo, kto miałby mieć motywację, żeby ją zahamować. Bo wszyscy aktorzy, którzy mogliby ją używać, zarazem są zainteresowani w tym, żeby nikt z tego nie zbanował, a to są dokładnie ci, którzy mogliby ewentualnie zbanować albo powstrzymać w inny sposób. Więc ja z tego nie widzę wyjścia, a to jest właśnie to, co ja często mówię w rozmaitych esejach, wypowiadam się publicznie, jako metoda powolnego odpodmiotowania człowieka. I tak naprawdę to jest ścieżka, która najprędzej prowadzi do Brave New World. I pamiętajmy, że Brave New World w odróżnieniu od 1984 Orwella nie jest antyutopią opartą na złych intencjach. To jest utopia prawdziwa. Tam mamy tylko jedno założenie, że następuje postęp technologiczny i że ten postęp technologiczny obejmuje człowieka. Czyli my coraz lepiej poznajemy, w jaki sposób można wpływać na człowieka i robić mu dobrze. I ostatecznie cały świat jest zbudowany na technologiach, które naprawdę robią człowiekowi dobrze. Tylko że on już nie ma żadnej podmiotowości. Czy to jest bardzo w duchu Harariego, które już padło to nazwisko. Dla mnie to jest koszmarne. Która część? Słucham? Która część? Końcówka. A, czyli to trzecia, społeczna, tak? Tak, ale no, jest jakiś powód, dla którego ci magnaci z Davos właśnie jego zapraszają. Nie dlatego, że to był jakiś głęboki myślicie, bo to, tak naprawdę to jest właściwie no, spisanie rzeczy, które gdzieś tam od behawiorystów amerykańskich pochodzą. On ma bardzo dobre 3-4 ostatnie rozdziały Homo Deus i to warto przeczytać, a resztę sobie można darować. Nie, znaczy mi nie chodzi o wartościowanie, czy to jest dobrze, czy źle napisane, tylko że to jest po prostu coś równie brzemiennego w koszmarne skutki dla ludzkości, jak kapitał Marksa. Tak, no, tylko wiesz, tam jest warstwa opisowa, a potem jest warstwa wartościująca i prognozująca. I ta warstwa opisowa moim zdaniem jest prawdziwa. I tu tak można się spierać, czy tam fakty się zgadzają, czy nie, ale no, trudno się bić z rzeczywistością, prawda? Natomiast w jaki sposób on został potem wykorzystywany? On się dał wykorzystać, prawdę mówiąc, bo jego oryginalne wystąpienia, oryginalne teksty, one nie były tak optymistyczne. Ale są to tak samo jak rozmawiam z drugą swoją córką, że z kolei fascynuje filozofią i ona przechodząc wiek młodzieńczego buntu mi udowadnia, że Marks to był bardzo ciekawy filozof, tylko go wypaczono, to i tak. To jest prawda oczywiście, tak, używano go na różne strony. Harari nie jest filozofem, w moim przekonaniu jest raczej popularyzatorem tego, co inni wymyślili, ale to nie jest ważne. Ważne jest, że jego tam zapraszają do tego Davos, tak, i słuchają go jak proroka. Nasz premier zresztą też się z nim spotkał, nie wiem jak to rozumieć i co chciał osiągnąć w ten sposób, ale no jest to jakiś właśnie szkic utopii, pomysł na ludzkość, w której Boga nie ma, więc człowiek jest Bogiem, ale no skoro no każdy nie może być Bogiem, więc ten najbogatszy jest największym Bogiem, czyli ten, który ma technologię hakowania ludzi. I rzeczywiście to jest zmora naszych czasów, na którą to odpodmiotowienie człowieka, na którą trudno w tej chwili zobaczyć antidotum, ale wydaje mi się, że to nie może być prawdą, bo jakby próbowano różnie, to nie jest tak, że to się dotąd nie udało z uwagi na słabą technologię. Jest coś cały czas, czego nie wiemy o naturze ludzkiej. Znaczy człowiek odpodmiotowiony będzie ewoluował i bronił się przed tym odpodmiotowieniem, tak mi się wydaje. Chociaż no, twardych dowodów na to nie mam, bo to dopiero jak się ta fala przez świat przewali, będziemy wiedzieć. A ona się przewala, ale różnych, no trzeba by teraz tak, została minuta 20 sekund na ripostę Jacka, więc ja już nawet nie będę otwierał tych frontów, które jeszcze zostały do otworzenia, bo chciałem tylko uświadomić, że to wszystko jest wypadkowa bardzo licznych przypadków i dlatego no, nie wyobrażam sobie mózgu, który byłby w stanie to ogarnąć. Lem kiedyś się wbił właśnie na taką ścianę komplikacji świata, a no myślę, że był dużo, dużo bardziej inteligentny ode mnie i też nie dał rady.
Ty opowiadasz stanowisko intelektualistów mniej więcej z pierwszej połowy XX wieku, kiedy wielkim odkryciem była psychologia głębi. Okej, okay. I wszyscy się zgadzają z tym, że są pewne warstwy świadomości człowieka, poziomy naszego umysłu, do których my sami nie mamy dostępu. To, co jest jakby przewartościowaniem i na czym Harry zbudował tą swoją tezę i to się potwierdza w kolejnych zastosowaniach technologicznych, to jest to, że my nie wiemy, a zewnętrzno nas wie. Czyli my nadal pozostajemy dla siebie tajemnicą. My subiektywnie możemy się czuć jak najbardziej podmiotowi, ale zewnętrzni manipulatorzy tak ustawiają zasady gry, że my jesteśmy obiektywnie odpodmiotowieni. To jest wersja strategii szachowej Rosjan. Oni się w tym na różnych poziomach strategii lubują. Nie o to chodzi, żeby w konkretnej sytuacji strategicznej znaleźć ten genialny ruch, który pokonuje przeciwnika. Chodzi o to, żeby tak ustawić tą sytuację strategiczną, żeby jakikolwiek ruch nie zrobił przeciwnik i tak przegrał. A on robi ruch według jego, według własnej woli. I on myśli, ok, ja wybrałem, jestem podmiotowy. Guzik, prawda. Nie wiem, bo właściwie teraz jedyna odpowiedź to jest, musimy sięgnąć po transcendencję i bez tego nie będziemy w stanie obronić podmiotowości człowieka. No a to jest jakby ciężkie do dyskutowania. Tak, no, nasza rozmowa dopiero się tak naprawdę zaczyna. Ja myślę, że panowie, jeśli panowie się zgodzą, kontynuowalibyśmy tę rozmowę na kanale Nowej Konfederacji na YouTubie w przyszłości. Tak, widzę tu nowy licznik, który ma 2 godziny i to jest mniej więcej odpowiedni czas na rozwinięcie tego, cośmy teraz otworzyli w rozbiegówce. Jak najbardziej się o, zgadzam. O, zniknął. Usłyszano cię. Dziękuję państwu za uwagę. Jacek Dukaj, Rafał Ziemkiewicz. Dziękuję i zapraszam na kolejne panele. Dziękujemy bardzo.